Przez dziesięciolecia władze, naukowcy i opinia publiczna snuły teorie na temat tożsamości tajemniczego człowieka z Somerton, którego ciało znaleziono na plaży niedaleko Adelaide w Australii. Czy po prawie 80 latach zagadka została rozwiązana? Poznajcie jedną z najbardziej tajemniczych spraw w historii kryminalistyki. Człowiek z Somerton. 1 grudnia 1948 roku. Plaża Somerton, Adelaida, Australia. Para spacerująca po Somerton Beach nad morskim kurorcie położonym kilka mil na południe od Adelaidy zauważyła elegancko ubranego mężczyznę leżącego na piasku. Gdy podeszli bliżej, okazało się, że mężczyzna nie żyje. Policja, która szybko pojawiła się na miejscu, nie stwierdziła na zwłokach żadnych widocznych obrażeń ani śladów przemocy. 3 godziny później ciało przewieziono do szpitala. Lekarze jako prawdopodobną przyczynę zgonu podali niewydolność serca, dodatkowo podejrzewając zatrucie. Na stole rozłożono zawartość kieszeni mężczyzny. Bilety z Adelaidy, paczkę gum do rzucia, trochę zapałek, 2 grzebienie i paczkę papierosów. Nie było portfela, gotówki ani dowodu osobistego. Ubrania mężczyzny miały usunięte metki. Wielokrotne badania krwi i narządów wewnętrznych nie wykazały obecności alkoholu ani ewentualnej trucizny w ciele denata. Nie ustalono przyczyny śmierci. Według śledczych jedynym racjonalnym wytłumaczeniem było użycie bardzo rzadkiej trucizny, która ulega szybkiemu rozkładowi, nie pozostawiając śladu w organizmie. Do takich trucizn należy m.in. strofantyna. Strofantyna jest rzadkim glikozydem otrzymywanym z nasion niektórych afrykańskich roślin. Była używana przez mało znane plemię somalińskie do zatruwania strzał. Policja kontynuowała dochodzenie. Pobrano odciski palców denata. Rozesłano je do komisariatów w całej Australii, a następnie do wszystkich krajów anglojęzycznych. Nikt nie był w stanie ich zidentyfikować. Do kostnicy wezwano setki ludzi z całej Adelaidy w nadziei, że ktoś rozpozna denata. Bez rezultatu. Dochodzenie zostało rozszerzone. Postanowiono sprawdzić, czy zmarły mógł być przyjezdnym z innego stanu. Sprawdzono każdy hotel, pralnię chemiczną, biura rzeczy znalezionych i stacje kolejowe w promieniu wielu kilometrów. Dzięki temu pojawił się wreszcie nowy trop. Detektywi wysłani na górny dworzec kolejowy w Adelaidzie odnaleźli walizkę, którą zdeponowano w tamtejszej przechowalni 30 listopada, czyli dzień przed znalezieniem zwłok na plaży. Niestety personel stacji nie kojarzył właściciela, a zawartość walizki niewiele wniosła do sprawy. Na znalezionej w walizce odzieży brakowało metek, ale na jednym z ubrań wyszyto imię T. Kane. Nie udało się niestety odnaleźć nikogo o tym nazwisku. Pozostała zawartość walizki była równie tajemnicza. Znaleziono w niej przyrząd do znakowania towarów na statkach handlowych, nóż stołowy z odciętą rękojeścią i płaszcz, do uszycia którego zastosowano nieznany w Australii ściek. Krawiec zidentyfikował ten rodzaj ściegu jako amerykański, co mogło sugerować, że płaszcz i być może jego właściciel podróżowali w czasie wojny. Jednak przeszukanie rejestrów żeglugowych i imigracyjnych w całym kraju ponownie nie przyniosło żadnych wiarygodnych wskazówek. Policja do pomocy sprowadziła emerytowanego profesora patologii na Uniwersytecie w Adelaidzie, aby ponownie zbadał zwłoki i rzeczy należące do zmarłego. W kwietniu 1949 roku, 4 miesiące po odkryciu ciała, jego badania dostarczyły ostatni dowód. Najbardziej zaskakujący ze wszystkich. Odkryto małą kieszonkę wszytą w pasek spodni denata. Wewnątrz znajdował się maleńki skrawek papieru wyrwany z książki, zawierający 2 słowa zapisane skomplikowanym drukowanym pismem. Zwrot brzmiał: "Tamam sud". Okazało się, że tajemniczy zwrot pochodzi z XII-wiecznego perskiego tomiku poezji Rubiat i oznacza: to się skończyło. Odkrycie, choć intrygujące, nie przybliżyło śledczych do ustalenia tożsamości zmarłego. Policja wystosowała apel do mieszkańców o pomoc w znalezieniu tajemniczego tomiku. Może tam znajdowałby się jakiś trop.
W międzyczasie ciało zaczęło się rozkładać. Zmarłego trzeba było szybko pochować. Policja, mając świadomość, że pozbywa się jednego z nielicznych dowodów, jakie posiada, zleciła zabalsamowanie zwłok oraz wykonanie odlewu gipsowego głowy i tułowia ofiary. Ciało pochowano na specjalnie wybranej suchej działce na wypadek konieczności jego ekshumacji. W lipcu, dokładnie 8 miesięcy po rozpoczęciu śledztwa, poszukiwanie Rubiata, perskiego tomiku poezji, przyniosły rezultaty. W biurze śledczym pojawił się mężczyzna z egzemplarzem książki i dziwną historią. Na początku grudnia poprzedniego roku, tuż po odkryciu ciała, wybrał się ze szwagrem na przejażdżkę samochodem. Szwagier znalazł egzemplarz tomiku Rubiat leżący na podłodze przy tylnych siedzeniach. Każdy z mężczyzn w milczeniu zakładał, że należy do drugiego i od tego czasu książka leżała w schowku. Zaalarmowani artykułem w gazecie o poszukiwaniu tomiku poezji, mężczyźni odkryli, że wyrwana została część ostatniej strony wraz z ostatnimi słowami. Natychmiast poszli na policję. Detektywi dokładnie obejrzeli książkę. Niemal natychmiast zauważyli numer telefonu zapisany ołówkiem na tylnej okładce. Dodatkowo dostrzegli słaby odcisk jakichś innych liter. Wreszcie pojawił się solidny trop. Okazało się, że numer należał do pielęgniarki mieszkającej w pobliżu Summerton Beach. Przesłuchana pielęgniarka przyznała, że rzeczywiście wręczyła kopię tomiku poezji mężczyźnie, którego poznała podczas wojny. Podała detektywom jego nazwisko. Alfred Boxall. Policja nabrała pewności, że rozwiązała zagadkę. Boxall z pewnością był człowiekiem z plaży w Summerton. W ciągu kilku dni odnaleźli jego dom w Nowej Południowej Walii. Problem w tym, że Boxall żył i wciąż miał kopię Rubiata, którą dała mu pielęgniarka. Co jeszcze bardziej zagadkowe, jego egzemplarz również zawierał zapisany na okładce numer pielęgniarki. Gdyby wtedy policja zdecydowała się dokładnie przesłuchać pielęgniarkę, zapewne sprawa zostałaby wyjaśniona. Tak się jednak nie stało. Policja nonszalancko potraktowała przesłuchanie. Mimo, że pielęgniarka zemdlała, gdy pokazano jej odlew gipsowy twarzy zmarłego, stanowczo zaprzeczyła, jakoby go znała. Na tym przesłuchanie zakończono. Tymczasem śledczy dokładnie zbadali odciski zapisanych w tomiku większych liter. Badanie w świetle ultrafioletowym ujawniło 5 linii składających się z pomieszanych liter, z których druga była przekreślona. Wyglądało na to, że był to jakiś kod. Ponieważ złamanie kodu na podstawie zaledwie małego fragmentu tekstu jest niezwykle trudne, tekst wysłano do wywiadu marynarki wojennej oraz do najlepszych australijskich ekspertów od szyfrów. Pozwolono także na publikację wiadomości w prasie. Wywołało to ogólnonarodowy szał amatorskiego łamania kodów, niestety kompletnie bezwartościowy dla rozwiązania sprawy. Wiadomość od marynarki wojennej brzmiała, że kod wydaje się nie do złamania. Tajemnicza pielęgniarka niedługo potem zmarła, nie ujawniając, dlaczego zemdlała, gdy zobaczyła odlew twarzy zmarłego. W 1958 roku koroner Australii Południowej opublikował ostateczne wyniki swojego śledztwa. Jego raport kończył się stwierdzeniem: nie jestem w stanie powiedzieć, kim był zmarły. Nie jestem w stanie powiedzieć, w jaki sposób zmarł, ani jaka była przyczyna śmierci. Jednak w ostatnich latach sprawa ponownie zaczęła przyciągać uwagę. Detektywi amatorzy badają niejasne wątki niezbadane przez policję. Mimo iż tożsamość człowieka z plaży w Summerton pozostaje nieznana, powszechnie przyjmuje się, że pielęgniarka znała mężczyznę. Jej reakcja na widok gipsowego odlewu była dość wymowna. Czy rozwiązaniem może być jej działalność podczas II wojny światowej? Czy miała w zwyczaju wręczać przyjaciołom kopię perskiego tomiku wierszy? Jeśli tak, to czy zmarły mężczyzna mógł być jej chłopakiem lub kimś więcej? Badacze ustalili, że tajemnicza pielęgniarka miała syna. Czy zmarły mógł być jego ojcem? Jeszcze w 1978 roku na grobie mężczyzny znajdowano kwiaty, ale nikt nie był w stanie ustalić, kto je tam zostawiał ani dlaczego. Czy mężczyzna mógł mieć bliskich?
Jeśli tak, to dlaczego nikt nie przekazał informacji na temat jego tożsamości? W 2021 roku, próbując rozwiązać sprawę przy użyciu dostępnych obecnie sztuk kryminalistycznych, policja ekshumowała szczątki mężczyzny z Somerton. Przeanalizowano DNA, korzystając z włosów zachowanych po tym, jak niemal 80 lat temu wykonano gipsowy odlew jego twarzy. O pomoc poproszono amerykańskich ekspertów do spraw kryminalistyki specjalizujących się w nierozwiązanych sprawach, aby stworzyć rozszerzone drzewo genealogiczne na podstawie dostępnego materiału DNA. Spośród 4000 nazwisk wytypowano jedno – Carl Webb. Następnie odnaleziono żyjących krewnych mężczyzny, potwierdzając jego tożsamość na podstawie ich DNA. Kim był Carl Webb? Ustalono, że Webb urodził się w 1905 roku na przedmieściach Melbourne. Był najmłodszym z sześciorga rodzeństwa i poślubił Dorothy Robertson, znaną jako Dove Webb. Najprawdopodobniej małżeństwo sprowadziło go do Adelaide. Są dowody na to, że rozstał się z żoną, a ona przeprowadziła się do Australii Południowej. Możliwe więc, że przyjechał, żeby ją odnaleźć. Do dziś jednak nie wiadomo, dlaczego zginął i kim tak naprawdę był. Badania trwają. Jeśli lubicie tematykę True Crime, zapraszam do subskrypcji. Podcast Crime Story Short – Strefa Zbrodni dostępny jest na platformach streamingowych takich jak Spotify oraz na YouTubie i TikToku. Zapraszam.